Gurudev, boska matka przynosi dużo pomyślności, ale napotkałem jedną formę Devi, nazwaną Dumvati, która jest stara, biedna i jest wdową. Czy mógłbyś nam trochę powiedzieć o tym aspekcie Devi? Posłuchaj, matka jest wszystkim. Więc nawet ludzie, którzy są smutni, także są jej częścią. Nie myśl, że oni nie są częścią boskości. Wszystko, co postrzegasz, wszystko, co jest, jest boskie. Dlatego Kali jest także boska i Dumvati także. I każda cię błogosławi. Każdy odcień, każdy nastrój, każda emocja i każdy stan są przypisane Boskiej Matce. I dlatego, aby to wyrazić, powiedziane jest Sarva Svarupe Sarveshi, Sarva Shakti Samanvite. Jesteś wszystkim, każdą formą, każdą mocą i energią. Nie ma niczego ponad Tobą. Gurudev, jaka energia gromadzi się na poziomie subtelnym lub co jest potrzebne, aby na tej planecie narodził się awatar? Jest to potrzebą czasu, potrzebą ludzi i wtedy natura mówi, dobrze, idź, zrób to. Nature's call. Zew natury. Don't take it other way. Ale nie zrozum tego opacznie. Natura ma swój własny porządek. Jeśli zaistniał konflikt pomiędzy naszą karmą a dharmą, czemu powinniśmy dać priorytet? Powstaje dezorientacja, co jest moją darmą, a co jest karmą i co powinienem robić, a czego nie. To przytrafia się nawet bardzo inteligentnym ludziom. Krishna powiedział w Gicie. Nawet bardzo inteligentni i mądrzy ludzie są zdezorientowani, czy mają coś zrobić, czy nie. Ale rozwiązaniem jest tutaj, medytuj. Kiedy pojawi się dezorientacja, medytuj, a wtedy wzniesiesz się ponad to zamieszanie, a to, co się ma wydarzyć, przydarzy się.